biegach na orientację zawodnik ma za zadanie, posługując się mapą i kompasem, w jak najkrótszym czasie przebiec określoną trasę, wyznaczoną w terenie przez punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu. W tym roku na terenie miasta Bolesławiec i gminy Osiecznica już po raz trzeci odbyły się zawody w biegu na orientację pod nazwą Puchar Borów Dolnośląskich. Trzeba przyznać, że trzeci Puchar Borów Dolnośląskich wykazał, że przyjeżdżają tutaj najlepsi polscy zawodnicy. Rewelacyjna była grupa elity damskiej, elity męskiej, najlepsze polskie zawodniczki, a mieliśmy też tutaj mistrza Czech, który toczył walkę z naszymi zawodnikami, ale nie tylko, zresztą mistrza Czechów, dobrych Czechów, którzy toczyli walkę z naszymi zawodnikami z elity. No i był dzień dzisiejszy pełen niespodzianek, jak i cały zawody. Po raz trzeci jestem na Pucharze Doliny Bobrów, także bardzo wszystko fajnie wygląda, poprawnie. Satysfakcję organizator powinien mieć oczywiście i z ilości uczestników i ze swojej oczywiście organizacyjnej strony także. Bardzo się cieszę, że te zawody tak w tej chwili zyskały na takiej randze, że startują tutaj zawodnicy z absolutnej czołówki polskiej i światowej. To jest promocja powiatu, promocja gmin, na terenie których odbywają się te zawody, a przede wszystkim przyjeżdża mnóstwo fantastycznych ludzi. Łącznie na imprezę organizowaną przez Uczniowski Klub Sportowy Tukan i Winy i Orient Park Osiecznica stawiło się prawie 600 zawodników ze światowej czołówki tej dyscypliny. Zawody podzielone były na 3 etapy. Pierwszy z nich to nocne biegi po centrum Bolesławca. Normalnie biegaliśmy wcześniej, kilka lat wcześniej, rok i dwa lata wcześniej biegaliśmy w dzień, teraz biegaliśmy w nocy. No jest to troszeczkę inaczej i trudniej, więc to też była różnica. Ludziom to się podobało, ponieważ rzadko jednak w Polsce zawody organizowane są po zmroku. No i trasy były jak zwykle, ponieważ Bolesławiec jest to jedno z ciekawszych miejsc w Polsce do organizacji takiego typu biegu sprinterskiego. I trasy oczywiście stały na wysokim poziomie. Dzięki temu, że to było bieganie w nocy, to jakby ten teren stwarzał nowe możliwości, ponieważ no, trzeba było biegać z lampą i w każdy zakamarek zaglądać. Drugą odsłoną zawodów był bieg średniodystansowy na terenie poligonu Sahara w pobliżu Przejęsławia. Jest to teren naprawdę wyjątkowy w skali Polski. Takiego terytorium zawodnicy powiedzieli, że w Polsce nie ma, że po raz pierwszy biegali w Polsce, że takie coś to się spotyka w Hiszpanii, w Portugalii, takie tereny jak było wczoraj. Dziewiczy teren, nigdy nie tknięty stopą biegacza na orientację, bo ludzką tak. I bardzo się wszystkim podobała, mapa perfekt, dobrze zrobiona, więc no, wszyscy są happy. Teren, na którym ten bieg się odbywa, no to do niedawna stanowił jeszcze poligon wojskowy, użytkowany oczywiście na zasadzie umowy o przekazaniu w użytkowaniu z Lasami Państwowymi. Bardzo fajny teren, ciężki technicznie, no i też fizycznie, no bo te wrzosy powodują, że trzeba biec w takim półskipie, można powiedzieć, że siłowy dosyć, ale bardzo, bardzo fajny teren. Teren bardzo dobry, trudny taki orientacyjnie, także super się biega. Dla mnie ta trasa jest generalnie bardzo trudna. Nie jestem, jakby to powiedzieć, szczupły, więc preferuję trasy szybkie i drogowe. Tu niestety większość trasy musiałem pokonać po lesie. I powiem szczerze, że jak nigdy jestem z tego biegu bardzo, bardzo zadowolony. Trasa była bardzo, bardzo ładna, hlavně w tym otevřeném terenie. Bardzo se mi to podobalo. Jeszcze jsem w takim terenie nie běžel. Coś nowego, w czym jsem jeszcze nigdy nie běžel. Teren nie był za duże przewyższenie, ale teren był taki, że gdyż człowiek nie biegł przesnie azimutem i nie patrzył na te punkty, tak mógł biegać 50 metrów w lewo, 50 metrów w prawo, mógł przebiegnąć i mógł tam biegać trzeba 2-3 minuty. Bardzo ciężkie to było. No trzeba było bardzo uważać, żeby dobrze pilnować się z kompasem, żeby trafić na te dołki.
których to wszystko było pochowane. Teren wymagający technicznie, biegowo, równie mocno, ale trasa fantastyczna, naprawdę dla takich teraz warto przyjeżdżać na zawody. Raczej mało jest miejsc w Polsce, gdzie w lesie jest tyle piasku, jeszcze jest bodajże pokoło Krakowa, pustynia błędowska, tak? Tak, no teren, tak jak mówię, teren ciekawy, techniczny, bardzo dobry do biegania na orientację. Naprawdę teren pod te zawody został wybrany bardzo dobrze. Pies biega gdzie chce, niekoniecznie biegnie tam, gdzie ja chcę, czyli trzeba komendy wydawać jakieś tak, a nie zawsze kojarzy. Szarpie, ale tak ogólnie to jest głównie zabawa. Nie jakieś tam medale, coś tam w stylu. To jest zabawa. Ludzie jest raczej otwarci, z uśmiechem witają to, nikt się nie denerwuje z tego powodu, jest fajnie. No, poszło dobrze, ale tam miałem małe problemy z orientacją. Poszło mi dobrze i miałem trzecie miejsce. Dobrze, zajęłam akurat pierwsze miejsce. No a ta Sahara, no to było coś pięknego. Biegłem pierwszą połowę trasy i mówię, no taka normalna, jakoś się da, ale to się okazało, że to była właśnie ta pierwsza część, była po takim normalnym lesie, a później dopiero trafiło się na tą Saharę i naprawdę było coś zupełnie nowego. Drugi etap Sahara, no to była jakby taka wisienka u tortu tegorocznej edycji Pucharu Borów Dolnośląskich, ponieważ był to całkowicie nowy teren. Całkowicie nowa mapa, nowy teren. Ten teren był trudny, czyli praktycznie każdy z zawodników zrobił jakiś błąd. Jednak no nie był to na tyle trudny teren, żeby ktoś zginął i przez 5 czy 10 minut chodził w kółko i nie mógł znaleźć tego punktu. W niedzielę odbył się trzeci etap zawodów na dystansie klasycznym ze startem pościgowym. Zawodnicy startowali w swoich kategoriach w kolejności, jaką zajmowali po dwóch etapach i ze startami czasowymi, jakie w nich odnieśli. Walka była bardzo widowiskowa i w niektórych kategoriach trwała do samego końca. Zwycięzcą został trzydniowy w elicie damskiej Daria Line. Zwyciężczyni natomiast wśród mężczyzn Wojtek Kowalski, który na przedostatnim punkcie pokonał zawodnika z Czech o 30 sekund. Więc walka w kategoriach, można powiedzieć tak, że dzisiejszy dzień to był dzień niespodzianek. Nie zawsze wygrywali ci, którzy wybiegli pierwsi, ale takie są biegi na orientację. Drobny błąd, większy błąd gdzieś na trasie tego biegu, niedoczytanie mapy, niewłaściwy odbieg może spowodować utratę swojego miejsca. Trasy były bardzo wymagające, na wysokim poziomie technicznym, fizycznym także, co było dzisiaj widać szczególnie. I swoje biegi oceniam bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Startowałem 30 sekund miałem 30 sekund straty do zwycięzcy, do Tomasa Dlabai. I udało mi się go dogonić, ale całą trasę musiałem go pędzić i to niby tylko jest pół minuty różnicy i 12 km trasy, a jednak dogoniłem go dopiero na samym końcu. No jestem bardzo zadowolony. Nie był to łatwy przeciwnik.
Trasa tego etapu biegła w okolicach Zamku Kliczków, gdzie też odbyło się zakończenie całych zawodów i wręczenie nagród. W organizację Pucharu zaangażowanych było wiele instytucji i ludzi. W sumie frekwencja co roku jest coraz większa, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Mamy nadzieję, że ta impreza jeszcze bardziej się rozwinie, że jeszcze więcej ludzi będzie, że swego czasu klub z IWiN, uczniowski klub sportowy, zorganizuje Mistrzostwa Polski, bo powolutku ku temu zdąża, a tereny w Borach Dolnośląskich są rzeczywiście urocze i piękne. Tutaj wszędzie można biegać, tutaj jest pełno miejsca do biegania. Gmina promuje sport, rekreację, że będziemy wspierać tego typu przedsięwzięcia. To jest dopiero trzecia edycja, jestem od samego początku tych zawodów i też ja się jakby uczę na błędach, też się rozwijam razem z ekipą organizacyjną. No i widzę, że co roku tą poprzeczkę sobie stawiamy wyżej, co roku jest lepiej, więc jeżeli organizatorzy ciągle będą chcieli się rozwijać, a wydaje mi się, że jest taka chęć, to widzę świetlaną przyszłość tutaj przed zawodami. Staramy się brać w tym czynny udział, nie tylko poprzez udostępnianie terenów, ale również poprzez pomoc w organizacji tej imprezy, poprzez nagłaśnianie tej imprezy, jak również w naszych skromnych możliwościach wsparcie finansowe, w tym wsparcie również przy okazji nagradzania zwycięzców w poszczególnych kategoriach tego biegu. Zawody tej rangi są wielką promocją dla regionu i zachętą do aktywnego uprawiania sportu. Coraz więcej osób ten sport uprawia. My możemy również, na terenie naszego powiatu jest Tukan i Winy, gdzie jest kilku mistrzów świata, mistrzów Europy, mistrzów Polski, mistrzów Dolnego Śląska. I widać, że do tego za przykładem tych mistrzów chcą pójść inni i jest coraz więcej zawodników, którzy chcą uprawiać ten sport. Dysponujemy akurat takimi atutami, takimi walorami, jak przede wszystkim ukształtowanie terenu, lesistość tego terenu. To są walory niebagatelne i do wykorzystania do organizowania tego typu imprez. Jest to impreza, która, jak wszyscy zauważamy, jest pewnym świadectwem i wizerunkiem niejako przy okazji naszego wizerunku Lasów Państwowych. Jest to impreza, która w jakimś stopniu też promuje nas, Lasy Państwowe, promuje nas, leśników. Przy tej okazji można zauważyć naszą pracę, nasz wkład w utrzymanie tych terenów leśnych. Puchar Borów Dolnośląskich ma szansę już na stałe wpisać się w kalendarz imprez organizowanych w naszym powiecie. Bory Dolnośląskie ciągną się, no nazwijmy to, jeżeli już mówimy o Bolesławca w kierunku na zachód, na północ, więc tych rejonów jest tutaj bardzo dużo. W tym rejonie Polski na pewno, bo ciekawe tereny są. Ja myślę, że się już na stałe w kalendarz tak zwanych wielodniówek i to w dodatku na początku sezonu, wiosny, myślę, że się da bardzo dobrze zaklimatyzuje i będzie spełniał swoje zadanie. Przyjechałem tutaj z synem i patrzę pod względem rodzinnym. Jest tutaj opieka dla dzieci. Jak ja idę biegać, to mam z kim zostawić dziecko pod opieką. Centrum zawodów jest w takich miejscach, że nie muszę się rozglądać, trzymać go za rękę, bo jest dużo samochodów jeździ, są ulice, są to takie miejsca wybrane, że jest spokojnie i jakby dzieci są bezpieczne. No to pod tym kątem patrząc, bardzo fajnie. A poza tym, no, jak przyjeżdża 500 osób w Polsce na zawodach, no to jest festiwal orientacji. Czuję się bardzo dobrze. Przede wszystkim teren tutaj, las, jest taki przyjemny do biegania. Momentami można biec przez taki przejrzysty, czyściutki las,
aż miło się biegnie. Tam jestem od samego początku, to jest dopiero trzecia edycja, jestem od samego początku tych zawodów i też ja się jakby uczę na błędach, też się rozwijam razem z ekipą organizacyjną. No i widzę, że co roku tą poprzeczkę sobie stawiamy wyżej, co roku jest lepiej, więc jeżeli organizatorzy ciągle będą chcieli się rozwijać, a wydaje mi się, że jest taka chęć, to, no to widzę świetlaną przyszłość tutaj przed zawodami.